komfort, ale z racji tego, że napłynęło bardzo mało prac, w zasadzie chyba żadna, to nie będzie tego game komfortu. Chyba, że ktoś w trakcie tego, co się będzie działo tutaj, nie? Napisze grę. Tutaj takie rzeczy się już zdarzały. O, jest Jacek! Dobrze, słuchajcie, więc... Nie, to był spoiler z zeszłego roku. Oczywiście znamy ten numer. Podnosimy wszyscy kolano. Ale nie, dobra. Nasz odczyt, nasz referat, może być, bo to bardzo poważna sprawa, nie? Słuchajcie, na pewno wszyscy amigowcy są związani z przyrodą i tak dalej. I tutaj każdy z nas ma jakieś takie swoje prawdziwe życie, chce jakoś ten koniec z końcem związać. Dlatego przygotowaliśmy taką krótką pogadankę dla was o hodowli alpak. Podaję mikrofon Jackowi, który was krótko wprowadzi w ten temat. Ukradłem komuś kartę, zapłacę albo dam komuś jakąś grę komputerową z tego kartonu. A jeśli chodzi o hodowanie alpak, to wiąże z tym swoją przyszłość, ponieważ alpaka jest jedynym wielbłądowatym, który nie pluje na właściciela. I wygląda zajebiście, bo to jest taka owca o proporcjach anatomicznych z kruzią. Jest to takie małe śmieszne, dość krótkie nogi, taki skromny korpus, ale ma zajebiście proporcjonalnie długą szyję i małą okrągłą górę. No to strasznie głupio i pociesznie. I będę je hodował na wełnę oraz będę hodował też psy. Także na wełnę. I nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć o alpakach. Na pewno wszyscy są ciekawi, ile z takiej jednej alpaki można zrobić swetru. Tego jeszcze nie wiem, ale wiem, że opłacalna jest hodowla powyżej 30 egzemplarzy dopiero. Pytanie. Czy istnieje szansa dopłat minimalnych alpaki? Alpaki, nie alpagi, tu poprawię cię troszeczkę. Szansa dopłat jest taka sama jak na każde inne bydło, które rolnik może trzymać u siebie na polu. Już nie wspomnę o tym, że Jacek, taki jest plan, zamierza przejść do KRUS-u. Tak, wszyscy znacie. Mam 7 hektarów ziemi, gdzie uczynimy po prostu amigowy wielki Hellraiser i będzie tam kurą po prostu zajebiście, będzie party, będzie alpaka z alpakami. Obecnie Jacek jest na etapie szukania inwestorów. Także zapraszam, jak ktoś ma zbędne złoty, to 7 hektarów może naprawdę wesoło zainwestować i patrzeć, co się stanie. Wyniki na bieżąco będą umieszczane w internecie i na BBS-ie też będą poszukiwania na dyskiety i te drugie. Nie, przez torenty nie, absolutnie nie, bo to po prostu nie zarobimy. Ależ będą przez torenty, bo z torentów ja dużo lubię różnych rzeczy brać, więc będę wspierał. Dawaj to! No, tutaj jutro to sprostujemy, oczywiście w prasie. A zdradzę wam tajemnicę. Otóż pierwsza alpaka, jaka będzie takim początkiem, zalążkiem tej hodowli, będzie miała na imię Amiga. Właśnie to chciałem powiedzieć, ale najlepiej jak ojciec chrzestny tej alpaki o tym powie. No to tak pokrótce byłoby to wszystko, czy jesteśmy gotowi do kompo? Dziękuję, Jacek. Jutro o 14 jest przewidziany wykład o hodowli samojedów i jorków. Także też serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników kynologii. Jeśli wyłożysz pewną kwotę, może się tak nazywać. Jeśli dorobimy się tyle, żeby ich było aż 500, bo każde z nich kosztuje trochę dużo pieniędzy. Ale podobno
bardzo sprawnie się rozmnażają. Ale zrobienie chyba nie to. O tym mi nic nie wiadomo, niestety. Jeszcze nie wiem, ile trwa ciąża, a to moja siostra się tym bardziej interesuje i ile razy może się do roku rozmnażać, ale będę się starał, żeby jak najprędzej była i Amiga 4000. Słuchaj Jacek, nie wiem czy wszystkich interesuje, ile razy w ciągu roku twoja siostra się może rozmnażać, ale dziękuję za to, że udzieliłeś tej informacji, przynajmniej w takiej szczątkowej wersji, jakiej tutaj udzieliłem. Dobra, kończymy te nasze śmieszne, głupie żarty i przechodzimy do spraw poważnych. Czy to znaczy, że ja już mam iść usiąść? Tak. Nie musisz siedzieć, ale możesz iść.